Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, zgniły zachód, to było takie powiedzenie w czasach PRL-u, czyli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. No to miało bardzo takie pejoratywne, negatywne konotacje, taki wydźwięk dosyć no, srogi i ironiczny zarazem, no ale było coś takiego jak zgniły zachód. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, także subskrybujcie i polecajcie. No, zgniły zachód. No i teraz zgniły zachód wygląda na to, że cały wschód, cały można powiedzieć, cały świat poza Europą, no i Ameryką jest przeciwko właśnie zgniłemu zachodowi. Ta wojna, konsekwencja tych rosyjsko-ukraińskiej wojny, no to tak wróciła w sumie rykoszetem do globalnej, ogólnoziemskiej polityki. No i wygląda na to, że nigdy ostatnio tak Zachód nie był złączony, jak właśnie w tym wypadku, czyli Europa i Ameryka. No i do tego jeszcze powiedzmy Japonia i Australia. No i ma przeciwko sobie całą resztę świata. Cała reszta świata jednak nie patrzy się na te działania amerykańskie szczególnie w taki sposób, jakby się wydawało, że mogliby z punktu widzenia Polski. No to jest ten sojusz, czy ta współpraca, no to jest najsilniejsza od czasów II wojny światowej. No, Zachód się denerwuje, powiedzmy, podejściem Chin. Chiny, no to jest siła, która w zasadzie rośnie na oczach wszystkich przez ostatnie kilkadziesiąt lat. No dzięki Ameryce, można powiedzieć, no bo Nixon otworzył ekonomię, zaczął dawać pieniądze. Ameryka tam pojechała, żeby tanio produkować. No a komuniści mają ten sznur kupiony od kapitalistów, no i teraz przychodzą wieszać. No, wiadomo, no, wiele osób, między innymi ja, ciągle uważam, że Chiny chcą zaatakować Tajwan. No, jeżeli Ukraina by padła w ciągu 2-3 dni, jeżeli Zeleński by wjechał do Waszyngtonu, czy do Berlina, czy do Paryża, no to wtedy Putin by zajął Ukrainę, później by się wycofał tylko do Doniecka, nakazał, czy tam nawet ten nowy rząd by podpisał zobowiązanie, że Ukraina nie wstąpi do NATO. No i po 2-3 dniach wszystko by było załatwione, rząd marionetkowy byłby zrobiony, no i Chiny by za tydzień zrobiły to samo. Walnęłyby jakieś bomby w dżunglę, później by bliżej stolicy i tak dalej, i tak dalej. Też rząd by uciekł i kolaboranci by się wzięli za to. No ale nie dzieje się to na razie, nie stało się to od tych olimpiady zimowej, no ale jednak Chiny nie potępiają. Chiny nie potępiają Rosji, stoją właśnie tak z tyłu, no bo przypuszczalnie dały zielone światło ruskim, żeby napadły. No ale Południowa Afryka, prezydent Cyril Ramaphosa, no to oskarżył całą tą wojnę, że jest to przez NATO, że NATO było pchane na Ukrainę, no i on właśnie powiedział, że to jest wina NATO. W Brazylii też jest ciekawa sytuacja, prezydent Jair Bolsonaro, no to on odmówił potępienia Rosji, Indie i Wietnam, no to mają duży współpracę z Rosją, no i oni też teoretycznie są dobrymi partnerami dla tego kontynentu, tych rejonów Indii i Pacyfiku, no i są dosyć blisko do Chin, także to wszystko oni
patrzą na całą tą sytuację, no i tam patrzą, co Ameryka i co Chiny robią. Ten zachodnie wykręcanie rąk wszystkim innym na całym świecie, no to, to szczególnie tymi sankcjami bankowymi, no to to współdziała to wszystko z Organizacją Narodów Zjednoczonych, tak, no bo to wszystko są te rezolucje potępiające tą agresję rosyjską, to wszystko działa, no ale nie ma tej chęci, nie ma tego entuzjazmu w tych niezachodnich społeczeństwach czy rządach, no i to, że nie potępiają Putina, no to jest ten fenomen taki w sumie można światowy. No i politycy w Kongresie Amerykańskim no w zasadzie nie widzą tego. Nie widzą, no i dużo ludzi na świecie czegoś tego nie widzi, no i ignoruje konsekwencje takiego stanu rzeczy. Politycy zachodni, no to zatracili się w swojej takiej jakiejś fantazji budowaniu nowego ładu. Dzisiaj Biden znowu też zaczął mówić nowy ład, jak 20-30 lat temu ludzie mówili, że komuniści, że lewactwo buduje nowy ład, no to była teoria spiskowa. Dzisiaj Biden normalnie wychodzi, mówi, że będzie nowy ład. No i oni w ogóle nie zauważyli, czy umknęło to im uwadze, że jednak ten utopijny, idealistyczny świat lewacki, tego raju na ziemi, że wszyscy będą rządzeni przez jeden rząd, no to nie zwrócili uwagi, że właśnie są dwa mocarstwa, które kompletnie patrzą inaczej na cały świat, czyli Chiny i Rosja. No i tak samo i Bliski Wschód. Biden i jego administracja, no i wszyscy lewacy kompletnie nie rozumieją tego rozdzielenia pomiędzy tym tak zwanym zgniłym Zachodem, pomiędzy Waszyngtonem, no i tą częścią kuli ziemskiej, który był kiedyś nazywany trzecim światem. No i nie zwracają uwagi, jak Waszyngton dzieli świat. No, dzieli świat przede wszystkim poprzez politykę dotyczącą funkcji rodziny, czy definicji rodziny. Waszyngton niszczy, no, robi przeciwników poprzez te wszystkie genderowe sytuacje, no i środowiskowe. Te sprawy genderowe, no to nawet trzeci świat ma takie same spojrzenie jak DeSantis, czyli gubernator Florydy, który powiedział, kobieta, która wygrała zawody na 500 yardów, no to nie jest zwyciężczynią, no bo była mężczyzną 3 lata temu, tylko zwyciężczynią jest mieszkanka Florydy, która zdobywała złote medale na olimpiadzie, no i ona jako kobieta z macicą w zasadzie wygrała pierwsze miejsce. No wygląda na to, że w dzisiejszej Ameryce 2022 drugie miejsce, no to jest nowe pierwsze miejsce. Także światu się coś takiego nie podoba. Również się nie podoba cała ta sprawa ze środowiskiem. Kiedy na przykład Brazylia zastanawiają się na czymś takim, że w Brazylii wszystkie te restrykcje bankowe, które są używane przeciwko Rosji teraz, ekonomiczno-polityczne, no to mogą być, ci wszyscy środowiskowcy mogą zablokować pieniądze czy kredyty dla Brazylii, dlatego że oni chcą tam, powiedzmy, wydobywać w Amazonii. Brazylia się martwi, że wszyscy ci środowiskowcy mogą zmusić federalne rezerwy amerykańskie do tego i wszystkie banki, żeby ocalić kulę ziemską, no i będą sankcje na Brazylii. Także to wszyscy widzą, że to już idzie w bardzo złym kierunku.
No i ludzie rozumieją, że patrząc z perspektywy ludzi niezwiązanych z Ameryką czy z Europą, no to te nieprzewidywalne, nieprzewidywalny, no albo przewidywalny, liberalny, socjalistyczny Zachód może zniszczyć niezależność wszystkim innym, tak jak niszczy niezależność Rosji, no bo cel uświęca środki, no i to wtedy jest bardzo straszne stwierdzenie, że cel uświęca środki, no ale wszyscy naokoło się patrzą, że jednak te środki są za mocne i mogą być niszczące. Chińczycy teraz właśnie cała chińska propaganda to tłumaczy wszystkim, że musi być jakaś alternatywa ekonomiczna dla ekonomii dolara. No i wygląda na to, że zaczynają coraz więcej zamiast tego petrodolara, to zaczynają używać petrojuana. No i to tak będzie. Tak. Ruscy zaczęli używać zamiast tego SWIFT, czyli tego kodu, tego systemu bankowego przelewania pieniędzy. Zaczęli używać chiński system. Dużo rozliczeń przez ostatnie 10-15 lat transakcji chińskich w Afryce, no to jest robiona rozliczana na juanie. I także to wszystko idzie w tym kierunku, że po prostu ten podział wschód i zachód jest coraz głębszy, coraz głębszy, coraz głębszy i cały ten lewacki zachód kompletnie nie rozumie, gdzie jest cała reszta. Ameryka dosyć zniechęciła ten Bliski Wschód, czyli te wszystkie kraje arabskie. No i oni też sobie zdają sprawę, że mogą być bardzo szybko załatwieni. Także oni się raczej ustawiają z Chińczykami i z Rosjanami. I to jest właśnie ten przykład łatwy do zaobserwowania, że nie można wierzyć, że Zachodowi, zgniłemu Zachodowi nie można wierzyć i że to może właśnie przyjść na nich. To, że Putin twierdzi, że Zachód chce zniszczyć jego ekonomiczne i finansowo z tego względu, że mają te swoje liberalne, socjalistyczne spojrzenie na świat, no to wielu ludzi z tym się zgadza. Trump no bardzo dyskretnie działał i to w sumie to były bardziej działania pokojowe, ale nie powiedzmy środowiskowo, płciowo i rasowo dyktowane. A teraz właśnie w Ameryce, no to wszystko jest dyktowane przez te trzy rzeczy. Teraz Komisja Handlu Amerykańskiego właśnie stwierdziła, że wszystkie akcje, no to muszą akcje czy kompanie, które są na rynku, muszą pokazywać, jaki jest ich stosunek do płci, jaki jest stosunek do środowiska i jaki jest stosunek do koloru skóry. No to jest agencja państwowa, która powinna się spowiadać i wyjaśniać dla kongresu, no a teraz agencja państwowa robi swoje. FBI, czyli Federalne Biuro Śledcze, to odwaliło już najlepszy numer. Teraz Federalne Biuro Śledcze powiedziało, że nie będzie publikowało miesięcznych raportów na temat bandytyzmu w Ameryce, w konkretnych stanach, w konkretnych miastach, w konkretnych dzielnicach, no bo oni już od paru lat przestali podawać kolor skóry tych kryminalistów, przestali dzielić to na wiek, na rasy, na płeć i tak dalej, no a teraz już powiedzieli, że już w ogóle nie będą publikować. Żadnych danych nie będzie opublikowanych
na 2021, czyli 2021, no to to jest to, co Biden prowadził całą Amerykę, no to to jest śmiech na sali, no to, to dobrze by było teraz puścić śmiech Kamali Harris, no ona ma ten, ten taki kakling, takie chichotanie dosyć histeryczne, no ale kto w to wierzy? No ale taka jest prawda, w Ameryce przez ostatnie 60 lat wszystkie urzędy, ten, ten marsz przez instytucje został opanowany przez komunistów, włącznie z FBI, z wojskiem, wszystkie uniwersytety po prostu są, są lewackie, no i to, to jest, jest tak blisko do jednopartyjnego zamordyzmu w Ameryce. No, jest, jest nadzieja, że teraz w listopadzie po prostu będzie, będzie burza, będzie tajfun, będzie jakieś tsunami w kongresie. No bo jeżeli nie, no to, to, to już ja nie wiem, nie wiem, co może powstrzymać. No, mam nadzieję, że wszyscy normalni, wszyscy republikanie, wszyscy konserwatyści zaczną głosować. Mam nadzieję, że połowa demokratów wróci po rozum do głowy i też będzie głosowała nie na tych ekstremalnych lewaków. Tak, także zgniły Zachód. No zgniły Zachód jest oceniany przez Wschód, no ale, ale wygląda na to, że spora część społeczeństwa w Ameryce również widzi, że to jest coś zgniłego, że to jest, że ten ich własny kraj, że te ich właśnie przedstawiciele, no to po prostu osiągnęli stan zgnicia, które trzeba jakoś zreformować, zreperować, wybrać nowych przedstawicieli swoich ludzi, którzy będą ich właśnie reprezentowali. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego. Dwa razy, dwa ostatnie filmiki były właśnie zdemonetyzowane. Odwoływałem się, zobaczymy za ile ręczne sprawdzenie pozwoli na monetyzację. No dlaczego ja o tym mówię? No dlatego mówię, bo YouTube kompletnie nie poleca. Jak patrzę na statystykę, mój kanał nie jest propagowany, nie jest polecany ogólnie. Nawet wtedy, kiedy macie te reklamy, które możecie skasować, które z każdej reklamy mój kanał dostaje może 0,5 centa. Także jeżeli obejrzycie tam 10 sekund czy 15 sekund, no to to kanał dostaje 0,5 centa. No ale dlaczego o tym mówię i dlaczego dużo ludzi tego nie rozumie? Jeżeli nie ma monetyzacji, to już kompletnie YouTube nie będzie pokazywał. Jak jest monetyzacja, no to czasu do czasu wrzuci tu przypadkowym ludziom. Dziękuję bardzo tym wiernym widzom za to, że oglądacie, że czasami piszecie. No jest grupa wiernych widzów, także serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dziękuję, że piszecie. No ale to jest taka prawda. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, co się dzieje na świecie, widzicie, co się dzieje na Ukrainie. Ukraina, biedna Ukraina się podda. No i w zasadzie Putin osiągnie to, co chciał osiągnąć pierwszego dnia. Zachód, zgniły Zachód, boi się, trzęsie się, nie działa w ten sposób, w jaki powinien działać. Po kapitulacji Ukrainy wszystkie te sankcje po prostu rozpłyną się w ciągu pół roku czy roku. Chiny zajmą, zmienią całą bankowość, zamienią petrodolary. Także, że w zasadzie jakaś demokratyczna, zsynchronizowana pomoc czy współdziałanie pod przewodnictwem Ameryki się skończy. No będzie jedna wielka zimna wojna znowu. Rosja, Iran i Chiny się zjednoczą. Przekaz dla socjalistów głosujących na Bidena. No co mogę wam powiedzieć? Widzicie, co się dzieje. Widzicie, co Biden robi.
czy nie pomaga Ukrainie. No ale popatrzcie się na cenę swoich zakupów, popatrzcie się na cenę benzyny. Zdrowia dla normalnych.